Cześć, cześć Boże, kochani, witam Was serdecznie. Módl się za wrogów, bądź inaczej, co zrobić, kiedy mówią o Tobie złe rzeczy, urągają Ci, czy Cię uciskają, mówią nieprawdziwe rzeczy. Dzisiaj krótko zwięźlej na temat, w kilku słowach postaram się właśnie powiedzieć o tym, jak kiedy czasem doświadczam takich rzeczy przykrych jakichś w moim życiu, oddaję to Jezusowi, przerzucam to w modlitwie na Jezusa. Idę do Spowiedzi Świętej, wyznaję, że mam żal w sercu do tej czy do tamtej osoby i zasiadam do modlitwy osobistej i zapraszam Ducha Świętego. Zapraszam Ducha Świętego, przedstawiam sobie każdą z tych osób przed sobą i błogosławię mocą Jezusa Chrystusa. Zanurzam tą osobę w świętej krwi Chrystusa. Zapraszam właśnie Jezusa do przyczyny tej sytuacji i ogłaszam Go Królem i Panem tej sytuacji. I mówię, Panie, oddaję to Tobie. Ty jesteś Panem tej sytuacji. Błogosławię tej osobie. I choć to właśnie jest trudne i ciężkie właśnie, to tak należy robić. Tak należy robić, wtedy z nas to schodzi. Mamy wolne serce, a Pan Jezus się tym zajmuje. I ktoś powie, no tak, modlę się, błogosławię, ale co to da? Nic się nie zmienia. Otóż, że się zmienia, bo wchodzisz i zapraszasz w tej przestrzeni właśnie duchowej właśnie Boga i On tutaj już zaczyna działać. Sam z siebie człowiek nie jest w stanie zrobić, bo przychodzą różne myśli, też i pokusy właśnie zemsty, nienawiści, zawiści jakieś i tak dalej. Ale kiedy zaprosimy do tego Boga i przerzucimy to na Niego, to jest takie jakieś uwolnienie w nas się dzieje, w naszym sercu. I trwając w łasce Bożej, w wolnym sercu, modlimy się i błogosławimy właśnie za te osoby. I kochani, każdy, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Prędzej czy później. Mówi o tym Słowo Boże. Młyny Pana Boga mielą powoli, ale skutecznie. Bądźmy cierpliwi, trwajmy na tej modlitwie i powierzajmy te osoby i nieustannie błogosławmy i czekajmy na opatrzność Bożą. A Bóg przyjdzie z pomocą. Pozdrawiam Was serdecznie. Błogosławię. Cześć.